Raz. Zapraszamy. Już wszystko działa tak, jak powinno. Bardzo dziękujemy za pomoc strażakom, także jakieś brawa tutaj może dostaną, oraz ekipie, która zmontowała przepiękny wężyk, który umożliwił nam szybsze podjęcie akcji. Dobra. No to już wracamy całkowicie na głośniki. Miejmy nadzieję, że już nie będziemy mieć takich przestojów, niespodzianek. No oczywiście teraz już zaczniemy puszczać zawodników dwoma torami. Jeszcze oczywiście zobaczymy, co tam będzie się działo na końcu. Zapraszam wszystkich zawodników, którzy chcą już jeździć. Oczywiście zapraszamy Was na start. Możecie podjeżdżać, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ekipa do pomiaru czasu jak najbardziej na Was czeka. Zapraszamy zawodników. Przed nami klasyczny pojedynek, taki jaki możemy zobaczyć na światłach, czyli dość seryjne auto, oczywiście uwielbiany przez wielu młodocianych kierowców Civic kontra auto, które nadaje się najbardziej na autostrady, jak wiele osób mówi, ale tutaj oczywiście z większą mocą niż seryjna Audi RS6 na lewym torze. 11,1, bardzo dobry czas. No ponad 700 koni oczywiście napędza to auto akurat w tym egzemplarzu, a na prawym torze teraz auto, które posiada bardzo podobną moc właśnie do Audi RS6, ale jest napędzane tylko i wyłącznie na tylną oś, chociaż nie jest seryjna, to jest konstrukcja BMW, całkowicie automatyczna. Krzysztof Jakubowski, turbo doładowane Nissan 350Z. Oczywiście z dodatkowym nitro, które generuje moc niesamowitą nad 600 koni. Całkowicie zrobotyzowana ta skrzynia. Także diesel. Leciwy, ale jak najbardziej szybki Golf. Wielkie koła z przodu, całkowicie odelżony tył. Z tyłu mamy tylko i wyłącznie wleczone koła. Ekipa pomiarowa bardzo, bardzo sprawnie puszcza wszystkich zawodników. Oczywiście chcemy, żeby się wszyscy wyjęli. O, mocna zasłona.
zawodnik, a teraz Łukasz Czarnecki i jego CV na lewym torze. Kolejny z... Jeszcze mechanik coś będzie poprawiał. Wydaje się, że klapa tylna jest otwarta, zamknięta. Czasami taka klapa nawet samych się otworzyć. Przypadek na prawym torze, mam nadzieję. Tylko poczekać na swojego konkurenta, chociażby na tej lampce, która się zapala jako pierwsza z góry. Ona oznacza pre-stage, czyli samochód prawie przygotowany, a jeszcze kolejne 20 cm dalej jest samochód przygotowany do końca. Andrzej Pogłodziński na prawym torze. Zawodnik, który bardzo, bardzo dobrze zna swój samochód, kontra na lewym torze. Już można powiedzieć klasyczna Corvetta, Chevrolet Corvette z wolnosącym silnikiem, który mruczy niesamowicie. Tak jak Patryk Mikiciu, który tutaj przed chwilą był, mówił, nie ma nic piękniejszego jak V8, amerykańskie V8. No i ta konfrontacja małej japońskiej odpowiedzi na właśnie te wielkie amerykańskie V8, V6 pod maską na przygotowani i ekipa pomiaru czasu naprawdę bardzo, bardzo szybko z zawodników puszcza. W momencie, kiedy już są ustawieni, to nie mija dużo więcej niż sekunda do zapalenia się żółtych świateł. Garbusy to auta, które naprawdę bardzo małą mocą robią niesamowicie szybkie czasy. No zobaczycie, jak one się odpychają z samego startu. Silnik, który jest zamontowany za tylną osią, tylko i wyłącznie pomaga przy ruszaniu. Trakcja jest od samego początku. Jest także dosyć głośno. Chłopaki ścigają się nie tylko w Polsce, ale również na zlotach garbusów w całej Europie. No ale widzę, że też wiatr, który jest od przodu, troszeczkę spycha te lżejsze auta w tył. Mocno podskakuje ten garbus na prawym torze. Problem z przepięciem biegów. Jakie czasy? 15,5 na lewym torze. Prędkości bardzo podobne, bo 135 km i na lewym, i na prawym, aczkolwiek prawy tor większe problemy z pojazdem. No całkowicie analogowy pojazd. A teraz na lewym torze jeden z tych zawodników, który ma jeszcze wiele do przeżycia, ma jeszcze wiele do nauczenia się, aczkolwiek uczy się bardzo szybko, bo tak po prostu ośmiolatki mają. Ośmiolatek na naszym torze, tego jeszcze nie było, zwłaszcza że on prowadzi motocykl. Ten motocykl ma tylko i wyłącznie 50 cm sześciennych, czyli no taki sensowny skuter, no po prostu standard skuterowy. Ale słychać go, słychać jak cały czas jedzie. Ale super, wrócił prąd, a więc wracają emocje, wyjeżdżają samochody.
No i będzie się działo i będziemy opowiadali z Jabłkiem wam o kolejnych samochodach, które podjeżdżają, bo warto o nich mówić, bo większość z nich jest naprawdę bardzo, bardzo pomodzonych, zbudowanych na nowo samochodów, które najczęściej bazują jakby na autorskiej koncepcji stworzenia i podejścia do motoryzacji pod zupełnie, zupełnie nowym kątem. I to jest boskie i to jest cudowne, słuchajcie, bo z jednej strony widzimy efekt tego, czyli auto, które przyspiesza na długości 402,5 metra do prędkości 200-250 km na godzinę. Umówmy się, to jest wynik ekstremalny na 400 metrach, żeby auto rozpędzało się do tych prędkości. A z drugiej strony to, że ten samochód tak jedzie, to przede wszystkim jest niesamowity nakład pracy i to jest jedynie efekt miłości, wytrwałości, trochę działania wbrew rozsądkowi, no bo umówmy się, to nie jest opłacalne zbudowanie na przykład Golfa drugiej generacji, który będzie miał 800 koni mechanicznych, który jest zwykłym Golfem, ale wasza mina w momencie, kiedy ten samochód startuje, mina kierowcy, który zaczyna napędzać to auto, a wskazówka prędkościomierza działa tak jak wskazówka obrotomierza, dopiero zaczyna robić frajdę i zrobić robotę. Słuchajcie, samochody wracają do nas, te, które przejechały. Jedynka tylko. Tak jak powiedział jeden z zawodników, łącznik między skrzynią a wybierakiem po prostu się skończył. Efekt tego taki, że ma tylko pierwszy bieg, więc dlatego jechał na pełnej jedynce teraz sobie na spokojnie, więc szybki serwis, szybka naprawa i jeżeli pojawi się dwójka, trójka, czwórka, zacznie jechać z powrotem. No dokładnie tak jak mówisz. Na szczęście te auta są całkowicie analogowe, tam żaden komputer nie odciął mu możliwości zmiany biegów i jest to do naprawienia w naszym pit stopie. No, tym bardziej, że ci ludzie znają te samochody na wylot. To są ludzie, którzy stworzyli te samochody. To są tysiące godzin, które poświęcone zostały na zbudowanie tych aut, więc każda najmniejsza śrubka jest doskonale znana, znana na pamięć w nocy, o północy, bo po prostu z zamkniętymi oczami wiedzą, gdzie, co trzeba zrobić. No bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo są tacy zawodnicy, którzy mają tego typu zboczenia, że potrafią wyjmować śrubki i je ważyć i na przykład zastępować śruby magnezowymi, które są o wiele lżejsze. No to jest naprawdę niesamowite w tych autach, w tych zawodnikach, że oni chcą być jak najszybsi i myślą o tych samochodach, nie myślą tylko i wyłącznie o tym, jak zarobić, żeby dać komuś pieniądze, ale chcą też sami oczywiście się tymi samochodami zajmować
i sami je robić, po to, żeby im sprawiały jak najwięcej przyjemności. Paweł Grelich, czyli auto na prawym torze, które kiedyś było znane jako budyniowy golf. Teraz już Paweł wraca do seryjnego malowania. Miejmy nadzieję, że na następny sezon auto będzie całkowicie jednolite, jeżeli chodzi o kolor. Na pewno jest też niejednolite, jeżeli chodzi o silnik, bo tam jest naprawdę niesamowicie wiele rzeczy zmienionych. Ma koni. Wiele osób właśnie pyta, ile ma koni. Powyżej 150 na jeden cylinder. A że tych cylindrów jest 4, to 600 koni jest dostępne nawet od pierwszego biegu. Tutaj jest bardzo, bardzo zaawansowana kontrola. Słuchajcie, i to jest cudowne, bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Staje boskie Lamborghini na światłach i podjeżdża Golf drugiej generacji, który... To wygląda tak, jak wygląda. Ma błotnik w innym kolorze. Jakby to nie wzbudza jakichś większych emocji. Trzeci bieg, szukanie trakcji. Czwarty, znowu zerwana trakcja. O, troszeczkę w lewo pociągnęło Pawła Grelicha. Ale zobacz, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Czwarty bieg, na czwartym biegu, kiedy dodał ten gaz, cały czas nie miał trakcji, cały czas zrywało to, troszeczkę pociągnęło go na lewą stronę. No, auta są coraz głośniejsze, miejmy nadzieję, że również coraz szybsze. Tu naprawdę wygląd nie tak bardzo się liczy, aczkolwiek piękne auta też czasami stają na naszym starcie. Polo, tak jak to z białą felgą, no wygląda naprawdę bardzo, bardzo ślicznie, wręcz bym powiedział. Może nie tak bardzo wyścigowo, ale myślę, że strzałami z wydechu też będzie robiło robotę. No i tutaj, słuchajcie, mieliśmy bardzo czytelną różnicę startu 4 na 4 kontra napędem przód, kiedy ten czteronapędowy samochód dupa przesiadła, on od razu wystrzelił, od razu poszedł, od razu się napędził, kiedy samochód z napędem na jedną oś jednak potrzebuje tej chwili, żeby złapał tą przyczepność. Dokładnie, auta, które tylko i wyłącznie napędzają się na przednią oś, naprawdę mają sporo problemów i muszą być dobrze dogrzane te całe gumowe walce, które oczywiście ciągną auta do przodu. No jeszcze oczywiście wprowadzamy niektórych zawodników w całkowite szczegóły, jak mają podjeżdżać. To oczywiście jak najszybciej. O właśnie, o tym mówiłem. Te auta nie dość, że czasami lubią postrzelać z wydechów, to także zostawiają niezłą chmurę dymu za sobą z opon. A teraz pojedynek, który jest całkowicie powszechny, jeżeli chodzi o USA, a w Polsce o egzotyka na najwyższym poziomie. Nissan GT-R. Nissan GT-R na lewym torze i Piotr Matyjakowski kontra na prawym torze Morten Carlsen, czyli zawodnik z Norwegii, który już w Polsce bardzo wiele lat spędził. Morten i jego wolnoscące Camaro z Big Blockiem, czyli z wielkim amerykańskim silnikiem. Tutaj nie ma półśrodków. Jak najszersze koła z tyłu, które napędzają, kontra cieniuteńkie opony z przodu, które mają za zadanie tylko i wyłącznie stabilizować auto. A na lewym torze Nintendo na koła, czyli jeden wielki komputer, który obsługuje też nie byle jaki silnik, bo silnik składany
tylko i wyłącznie przez kilku inżynierów Nissana, którzy mają specjalną nazwę. Nazywają się oni Takumi, a tutaj dotknięty też przez najlepszego tunera, jednego z najlepszych tunerów w Europie, przez Dominika z EQ Performance. Ponad 1000 koni na lewym torze, Piotr Matiakowski kontra na prawym torze. Ile koni, to nawet chyba VTG nie wie. Ale tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawy pojedynek, o ile Morten nie straci przyczepności, a stracił. I właśnie w tym momencie Nissan GTR Piotra Matiakowskiego pokazuje, gdzie jest miejsce w szeregu starych aut. 9,7 GTR, a jaka prędkość? 240 km na godzinę na mecie. 240 km na godzinę. Piotr Matiakowski, Nissan GTR, niesamowita prędkość na mecie i niesamowity czas. Oto auta naprawdę mają wielki, wielki potencjał. No i chwileczkę zrobimy przerwy. Musimy pojechać, zobaczyć, co się stało jeszcze na torze. Być może to też jest jakiś wpływ właśnie na gorszy czas Mortena, czyli tego białego, starego Camaro. Słuchajcie, sprzątamy jeden z torów i za sekundkę na nowo ruszamy z naszymi wyścigami. 370 kontra bardzo niepozorny Seacik, ale ten Seacik, który może zawstydzić naprawdę mnóstwo fajnych samochodów. A kolejna para, która się szykuje, no para bardzo spektakularna, czyli Corvetta C5 kontra coś, co wyglądem przypomina Opla Calibre. I warto, żebyście obejrzeli, jeżeli ten samochód będzie w padoku, żebyście obejrzeli, zobaczyli ten samochód, bo Opel Calibra jakby wśród większości miłośników motoryzacji to samochód, który już gdzieś tam tak zwany trąci myszką, prawda? No bo taki samochód, który był najtańszym samochodem sportowym w pewnym okresie i każdy, kto marzył o tym, żeby mieć sportowy samochód, kupował Calibrę, do której dokładano dodatkowe spoilery, instalację gazową i parę jeszcze innych rzeczy. Zawsze jeździły na łysych oponach. I takie samochody, które nie do końca jakby wzbudzają respekt wśród kolekcjonerów, raczej uśmiech. Natomiast to bez wątpienia jedyna piękna kalibra, jaką w życiu zobaczyłem. Ale jedno się zgadza, cały czas jeździ na łysych oponach. Możemy się z tego śmiać. I na gazie. Oczywiście, tak, i na gazie. Tylko, że tutaj opony całkowicie nie mają nic wspólnego z cywilnymi oponami, a gaz także jest rozśmieszający. No oczywiście kalibra wywołuje u nas uśmiech.
Ale nie tylko. Czy wy robiliście nowe kopyto na przykład do przodu, żeby były te lampy i to wszystko po kolei? Czy wy robiliście nowe kopyto, żeby robić ten samochód tak, jak powinien wyglądać? To ta forma została specjalnie dla nas przygotowana. Chłopaczek to robił chyba 3 miesiące. Budował w ogóle kształt jej z zewnątrz i dopiero potem ściągał formę, wykonał elementy dla nas. Także jak ktoś by chciał taką kalibrę, mamy formy, możemy wykonać nowe. A powiedz mi, dlaczego akurat Opel Kalibra? No bo jeżeli ty masz formę, która jest wykonana jakby z plastiku w 100%, tak? Dlaczego akurat zdecydowałeś Opel Kalibra? Bo to, że ten samochód ma światła, to te światła są naklejone, tak jak na samochodach NASCARowych, prawda? Dokładnie, lampy są naklejone, aczkolwiek było tak, że auto wyjechało w pierwszym momencie blaszane i dopiero później dostało całe poszycie, tak jak teraz je widać. W pierwszym sezonie ona była troszkę jak to Kalibra, taka niedopieszczona, także... A poza tym Kalibra jest bardzo ładnym samochodem, no. Może opinię ma nie najlepszą, ale... to było boskie auto jak na tamte czasy, wiesz, to było auto, które szokowało przede wszystkim fajną sylwetką, auto sportowe, które dawało możliwość fajnej sportowej jazdy zbudowane na Astrze, to było na Astrze? I słuchajcie, nie powiedzieliśmy wam jeszcze najważniejszej rzeczy o tym Oplu Kalibra. Opel Kalibra ma silnik R32, który ma, uważajcie, 1000 koni mechanicznych. Ale oprócz tego, że ma silnik R32, który ma 1000 koni mechanicznych, ma też drugi silnik R32, który również ma 1000 koni mechanicznych. To oznacza, że to samochód, który ma jeden silnik z przodu, jeden silnik z przodu, drugi silnik z tyłu, każdy z nich po 1000 koni. A co jest też dużą zaletą tego auta, że jeżeli jeden silnik, na przykład przedni, bo po prostu nie startuje, no to można jechać w klasie tylnonapędówek i jechać tylko i wyłącznie na jednym silniku tylnonapędowym i również mieć te 1000 koni cały czas pod pedałem gazu. Opel Kalibra, jedyny taki chyba na świecie. Najszybsze bimo. Nie, no ale stary, ten pomysł jest iście szatański. Uwielbiam tego typu pomysły, żeby na stworzenie tego typu samochodów. Samochodów, które mają dwa silniki, jeden z przodu, drugi z tyłu. Silnik z przodu napędza przednią oś, silnik z tyłu, oś z tyłu. To jakby wszystko zsynchronizować, żeby to wszystko działało, funkcjonowało. Naprawdę nie jest łatwe. ...244 km na mecie i czas 9.7. 9.7, dokładnie taki sam czas pojechał Piotr Matiakowski, czyli absolut biały Nissan GT-R. Znaczy, jak widać, można pojechać całkowicie nowym samochodem taki czas, ale można też pojechać czas taki sam, a nawet lepszy, samochodem, który jest po prostu budowany od lat, od samego początku. A kolejne auta nam się podstawiają na starcie, oczywiście nie wzbudzają może aż takich emocji, ale performance, który tutaj jest zastosowany, jest niebotyczny. Na prawym torze auto, które ma całkowicie automatyczną skrzynię biegów, kierowca nie musi nawet dotykać łopatek, nie zmienia przełożeń w trybie manualnym, tylko i wyłącznie trzyma kierownicę, a do tego jeszcze nitro, które dodaje mu około 100 koni. Wtedy, kiedy właśnie komputer zdecyduje, że można dodać te 100 koni, kiedy jest pełna przyczepność. Krzysiek Jakubowski na prawym torze 11,4. Oto chyba czas właśnie bez nitro. Krzysiek chce cały czas posprawdzać swoje ustawienia. No i słuchajcie, pojedynek dwóch niemieckich autostrado, dwie niemieckie autostradowe torpedy. Audi RS6 kontra S63 AMG, czyli samochody, które przede wszystkim miały zapewniać poza komfortem jak S-klasa niesamowite osiągi i tak robią. RS6 bez wątpienia dziś jest ikoną niemieckiej technologii, czyli stworzenie normalnego cywilnego auta, które początkowo miał
580 koni. Ta jest w serii, czy nie w ogóle? Nie, całkowicie to nie jest seryjne auto. Tutaj Przemysław Jabłoński, wykręcając właśnie czas 11,2, pokazuje, ile ponad 700-konne Audi RS6 może pojechać. RS6 jest też boską bazą tak naprawdę do modernizacji, bo jak wpiszecie sobie chociażby na YouTubie Audi RS6 i zobaczycie prędkościomierze, które przekraczają magiczne 300 km na godzinę, zrozumiecie, że Audi RS6 jest faktycznie autostradową torpedą. Dosyć łatwo ten samochód zmodernizować na tyle, żeby zgodnie z tymi licznikami ten samochód dochodził do prędkości 350 km na godzinę. Umówmy się, 350 km na godzinę, istne ekstremum, ale to jest możliwe. No właśnie, takie auta były dostępne 20 lat temu, może 20 takich aut było produkowanych na cały świat, które przekraczały 300 km na godzinę, a teraz one są dostępne nawet w takich sporych wielkości. Zwykły cywil, wiesz, samochód, który jeżeli się nie znasz, nie zwrócisz na niego uwagi. Ci, co się znają, wiedzą, bo widzą tam dużo ceramiczną tarczę, widzą napompowane błotniki i wiedzą, że to jest coś wyjątkowego. Ale to zwykłe cywilne auto, które służy do jazdy przede wszystkim na co dzień, a w rzeczywistości zawstydza większość Ferrari. Dokładnie, Ferrari czasami ma nawet problemy z napędem, w sensie, żeby przenieść tą olbrzymią moc, kiedy wspierane przez komputery Audi strzela do przodu, Ferrari jeszcze czasami musi złapać troszeczkę trakcji. No właśnie, a z tą trakcją bywa różnie i ona też jest czasami tutaj przez naszych zawodników lekceważona, tak jak w tym momencie na prawym torze Turbo Civic, który ma troszeczkę w negatywie postawione koła. Obydwaj zawodnicy będą rozgrzewać oponę. Bardzo łatwo idzie to w Civicu. Słuchajcie, a na lewym torze reprezentant Szczecinka, czyli Zbyszek Brak swoim Fordem Mustangiem z przełomu lat 80-90. Fabrycznie w tym samochodzie pracował silnik około 100 koni mechanicznych. Tak wyjechał z fabryki. Dziś pracuje tych koni mechanicznych ponad 500. Samochód ma napęd tylko i wyłącznie na tył. Podczas ostatniego przejazdu widzieliśmy, jak na kolejnym biegu ten samochód zaczęło delikatnie miotać ten tył. Zaczął pracować. Zbyszek wtedy odpuścił. Zobaczymy. Honda ginie w dymie. No Honda staje się tutaj małym dezigrent. Ojejku, po prostu dezintegruje opony. Całkowicie zapala tą oponę. Zbyszek 11,9 i prędkość 212 km na godzinę. Honda mimo spektakularnego ruszenia, gdzie spaliła te opony, miała jedynie 147 km na godzinę na mecie. No czasami efektownie nie znaczy efektywnie. Wiele osób o tym wie. Wie o tym chociażby nawet Kupcio, który przed wami teraz będzie paradował z aparatem. Kupcio to jest człowiek, który najwięcej turbo doładowanych Nissanów stworzył. Stwarza je oczywiście cały czas dla swoich klientów. A na lewym torze Skyline. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak ten Skyline będzie startował. Jeżeli wystartuje tak samo jak ostatnio, to naprawdę robi wrażenie, kiedy z tych czterech łap widać, jak na tych czterech łapach się odbija. Jest głośno, obydwa samochody napędzają się już i jest też większa moc na pewno w tym Skyline niż w poprzednim przejeździe. Ale zobacz, 70 dobrze daje. Lepsza prędkość na końcu kaktusa. Ale o 1/10 sekundy prędkość, różnica prędkości o 1/10 sekundy. Kolejny Nissan turbo doładowany. Tych Nissanów mamy
S3, tak jak wspominałem. Nissan Turbo doładowany kontra Golf w wersji diesel. Pierwszy Golf, który wyszedł chyba ze silnikiem GTD, tak? GTD były takie było motory. Takie w latach 80. One miały około 80 koni mechanicznych. No tutaj bardzo, bardzo duże problemy. Już nawet kupcie oddał sobie spokój z filmowaniem tego przejazdu. On jest całkowicie do poprawy. Jaka długa skrzynia biegów? O, każda zmiana biegów to jest pół sekundy. Po prostu gorszy czas, więc jeżeli masz długą skrzynię i turbo, które cały czas pompuje, no to jest rewelacja, to masz po prostu super setup. Niektóre samochody jadą tylko i wyłącznie na dwóch biegach. Słuchajcie, wielkie brawa dla ośmiolatka, który będzie startował. Brawa, słuchajcie, on to słyszy. Ośmiolatek na swoim motocyklu zbudowanym przez swojego ojca, który ma pojemność 50 cm sześciennych, więc moc jest około tam kilku koni mechanicznych, ale najważniejsza jest pasja. Zobaczcie, jak wystartował, zobaczcie, jak popędził. On teraz jeździ troszeczkę wolniej niż w poprzednim sezonie. Regulacje prawne były ustanowione właśnie przez niego jako siedmiolatek. On jeździł ponad 120 km na godzinę na holenderskich torach drag racingowych. No dobra, zobaczymy, jaką będzie miał prędkość na końcu. 74! O właśnie, ale to dlatego, że po prostu przepisy się pozmieniały i trzeba było ukrócić jego szybką jazdę. On po prostu ma za mało. No, siedmiolatek gnający pakę 20 na motocyklu. Siedmiolatek, dokładnie tak. No, w poprzednim sezonie tyle jeździł. Czekamy chyba teraz, aż zawodnicy do nas wrócą, żeby wystartować z kolejną partią. A będzie co oglądać na powrocie, bo chociażby zobaczymy, jak sobie poradziło białe Camaro. No miejmy nadzieję, że przyjedzie do nas z drzwiami, z tymi drzwiami miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Ale to białe Camaro jest fenomenalne, zwróćcie uwagę to, jak ten samochód jest zbudowany, jakiej szerokości opony ma z tyłu. Kiedy mamy napęd tylko i wyłącznie na tył, jest tak zwane poszukiwanie trakcji, czyli złapanie tego najlepszego momentu na start. To opony, które są praktycznie na całej szerokości samochodu, to są dwa potężne walce, powodują, że ten samochód dosyć łatwo, dosyć mocno i szybko startuje, jakby on wystrzeliwuje z procy mimo tego napędu na tył. Opony z przodu, które są mega cienkie. One są tylko i wyłącznie do nadania kierunku jazdy, ale chodzi o to, żeby stawiały jak najmniejszy opór, bo każda setna sekundy się liczy. No do mnie zwróciło się Towarzystwo Ochrony Zwierząt nawet za to, że porównuje te opony do możliwości przejechania psa na jednym śladzie, na jednej oponie. No już oczywiście takich porównań nie wykorzystuję, aczkolwiek są one bardzo trafne. Opony wielkości naprawdę walców, które równają drogi, można zobaczyć właśnie w tym Camaro, które prowadzi kolumnę. O, jedzie Camaro jako pierwsze, zwróćcie uwagę właśnie na tę oponę. No i na ten dźwięk silnika, była potężnego Big Blocka V8. Mówiłem wam, że to jest jeden z najpiękniejszych dźwięków. No dobra, nie całe drzwi wyrwało tylko i wyłącznie po szycie. Ale też doskonale widać, jak te samochody są zbudowane. Walka o każdą jedną setną kilograma, kiedy zastępuje się elementy metalowe elementami plastikowymi z włókna węglowego. Wszystko, żeby było jak najlżejsze. Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o podciąganie mocy silnika. Zawsze mówiło się, najmocniejszy koń mechaniczny, waga, masa, zejście z masy. No dokładnie tak. Ja tutaj jeszcze zwrócę uwagę na białego konia wśród naszej kawalkady, czyli Piotra Matijakowskiego. 9,7 w pierwszym przejeździe. To naprawdę czas, który plasuje cię w 9,7 miałeś. 9,7. Nie pamiętam. 244 na koń.
omówiliśmy o laminatach i mówiliśmy też o kalibrze. Kalibrza też jest właśnie z laminatów zbudowana. Tak specyficzny kształt był możliwy właśnie do stworzenia dzięki plastikowi. Ale genialne jest, zobaczcie. Jeden układ wydechowy, który jest z przodu, do silnika, który jest z przodu. Drugi układ wydechowy, który jest z tyłu, do tego, który... Ja myślę, że Konrad kryje się za klapą, jak ona brzmi. No ale sam jestem ciekaw, czy on nas słyszy, nawet mimo takich dobrych głośników, jakie tutaj mamy. Chyba nie. Spadochron jest schowany na razie prowizorycznie do środka auta. O, niesamowite samochody przejeżdżają obok nas i całkowicie niecodzienne. Jeżeli możemy używać słowa egzotyka, to to jest naprawdę Tajlandia motoryzacji w Polsce. Nie wiem, czy ich obraziłeś teraz, czy nie. Nie wiem, czy ich obraziłeś teraz, czy nie. Tajlandia motoryzacji w Polsce. Chodziło mi o egzotykę, całkowita egzotyka. No, takich samochodów nie sposób spotkać na polskiej drodze. A w takiej ilości... tak różnych, tak zmodyfikowanych. No dobrze, to może Dubaj w takim razie motoryzacji u nas w Szczecinku w tym momencie? Nie byłem w Dubaju, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że tam też mają bardzo fajne samochody. Jak ostatnio byłem w Dubaju, to zastanawiałem się, dlaczego tam jeździ tyle Lamborghini. No bo wiesz, to jakby są korki w mieście, które jakby stoją z Lamborghini, Huracana, Murcielago i wszystkich innych Aventadorów. Właściwie Murcielago to nie, bo to już stary model, więc wszyscy wymieniają na nowe. I zastanawiałem się, dlaczego jest tyle tych samochodów Lamborghini. I dopiero idąc dalej zobaczyłem taką wielką reklamę. Kupując apartament, Lamborghini gratis. A ja widziałem taką reklamę, kup dwa Lamborghini, na drugie damy 20% zniżki. Kup trzy, damy 30% zniżki. To też myślę, że zachęca. Jest tylko jeden człowiek chyba w Polsce, który kupił w ten sposób Lamborghini. Najpierw kupił jedno, wyjechał do siebie, było to super Veloce, wyjechał do siebie. Na okoliczną wioskę i popatrzyli, mówię, zobaczcie, temu to się poprzewracało w głowie, kupił sobie Lamborghini, więc pojechał do Wiednia i kupił jeszcze 6 kolejnych w różnych kolorach, żeby wszystkich drażnić. Ale nie mówisz o właścicielu Wamela, który także posiada Ferrari Enzo z Wrocławia, nie, czyli to jakiś inny. No nie, słuchajcie, dobrych samochodów w Polsce jest coraz więcej. Są i to samochodów ekstremalnie drogich, od Porsche 918 Spyder, które kosztowało fabrycznie nowe ponad 1 000 000 euro, dziś kosztuje prawie 2 miliony euro, a przez Ferrari, La Ferrari Aperta, która jest trafiła w Polsce, samochód, który kosztował 3,5 miliona euro, w rzeczywistości kosztuje 7. No naprawdę, ten rynek egzotyków jak najbardziej nam się powiększa, ale ja mam też dobrą i najcudowniejsze jest Veyron, którym jeździ na co dzień we Wrocławiu człowiek. A właśnie, to jest ten sam człowiek, który jeździł na co dzień Ferrari Enzo. To jest właśnie właściciel Wamela, czyli firmy budowlanej i firmy spedycyjnej, z tego co kojarzę. Nie, Veyrona ma facet, który wykupił ziemię przed budową autostrady. Ja nie kurwa nie na co dzień ten Mejrona. No mówimy, oczywiście, że rozmawiamy o Ferrari, ale to teraz sobie pomyśl, że Ferrari byłoby zawstydzone przed takim Golfem w dieslu. No to jest może. Ale słuchajcie, zawstydzić Ferrari równie dobrze może ten Lanos. Ja jestem wielkim fanem tego samochodu z bardzo prostego powodu, bo motoryzacja jest cudowna, bo mówimy, przed chwilą gadaliśmy o samochodach, które kosztują miliony euro. Lanos, który kosztuje dziś 1000-1500 zł, bo za taką cenę też można kupić Lanosa, którym jeździsz. I możesz włożyć w to mnóstwo pracy, mnóstwo serca i mieć takiego małego potwora. Samochód, za którego no nie dasz złotówki, że jak stanie na światłach obok ciebie, że jest naprawdę szybkim autem, a zobaczycie, że to auto jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Ponad 500 koni mechanicznych w Lanosie.
O i to jest bardzo dobre porównanie, bo na lewym torze mamy Piotra Sawczenko, który dzisiaj jeździ całkowicie cywilnym autem, całkowicie seryjnym. I to jest właśnie porównanie, jak wygląda auto cywilne na lewym torze, czyli to Audi, które jeszcze cały czas jedzie kontra 500 koni. 500 koni w Lanosie. Jeżeli jest taki dźwięk, to znaczy, że podjeżdża Honda. Przednio napędówki turbo, to na pewno klasa Honda. No, myślę, że jeszcze będziemy długo słyszeć w naszych uszach właśnie to utututu. No dobra, ale zobacz tego Seja! Zobacz! Paweł napierała na lewym torze. Jego turbo Seicento. No i Seicento... Całkiem niedawno Seicento zapisało się w polskiej historii jako bardzo niebezpieczny samochód, nawet dla tych najbardziej pancernych. I teraz zwróćcie uwagę na Seja po lewej, który po prostu Honda, ryk, strzelanie, a Sej pojechał. No Seicento na pewno będzie omijane przez kolumny rządowe w tym momencie. Oni podobno teraz, jak dyktowali sobie, jakie przeszkody będą przed nimi, czy jedzie tir, tak teraz mówią, że jedzie Seicento. No dobra, słuchajcie, Mercedes 55 AMG, bardzo fajny samochód z bardzo fajnym silnikiem tak naprawdę, silnikiem z potężnym potencjałem kontra Chevrolet Camaro SSK 430, tak? 430 koni mechanicznych, czy 450 w tej budzie miało? Ponad 400, umownie. No i najpiękniejszy, najcudowniejszy serwis do tego samochodu, jaki można sobie wyobrazić. Nie wyobrażałbym sobie nikogo innego. No to naprawdę super połączenie, posiadać taki samochód. I numery happy, o tym mówisz. O i numery happy, dokładnie tak. Ja myślę, że o innych rzeczach niektórzy pomyśleli, ale spokojnie. To jest tylko i wyłącznie rzecz, która ma na celu przyspieszenie startu tego samochodu, tego pięknego Chevroleta w czerwonym kolorze. Fajne jest to, że Amerykanie dopracowali tą skrzynię biegów, która naprawdę zaczęła fajnie pracować i fajnie zmieniać biegi. I to widać. 175 km na mecie. A teraz mamy weteranów 1/4 mili na prawym torze, czyli bliżej was Chevrolet Corvette prowadzony przez Wojtka Ludwisiaka, a na lewym torze specyficzne auto. To nie jest zwykłe E30, to jest E30, które pod spodem ma E90, czyli napęd na 4 koła, diesel 3,5 pojemności i dwie turbosprężarki. No dobra, ale Camaro też, znaczy Corvetta też jest w miarę mocna, jest pomodernizowana, przed chwilą rozmawiałem, mówi, nie, wiesz, nie mamy gazu, dzisiaj tak jedziemy czysto rozrywkowo, ale widziałeś, co się dzieje na samej rozgrzewce. Jak niesamowicie na pierwszym biegu wystrzelił Maciej Grabasz i jego szare BMW. No i tu mieliśmy, słuchajcie, pojedynek dwóch napędów. Widać było z jednej strony ten napęd na 4 koła, który spowodował przełożenie tej całej mocy i wystartowanie od samego dołu, możliwość pojechania tym samochodem od samego dołu. Corvetta również z potężną V8, z fajnym momentem obrotowym, jednak szukała tej przyczepności, żeby się napędzić. No z tą przyczepnością dużo mniej problemów miał Maciej Grabasz, ale widać było, że w momencie, kiedy pełną moc już osiągnęło auto na trzecim biegu, ono również poszło troszeczkę bokiem. Myślę, że 11, ale widziałeś, mimo tego napędu na 4 koła, BMW też szukała cały czas tego prostego kierunku jazdy. Dokładnie, ten czas 11.3 jest jeszcze do poprawienia, mocnego poprawienia. I słuchajcie, CRX na lewym pasie, samochód, który jak się pojawił się w latach 90. był chyba marzeniem wszystkich, bo to było pierwsze dostępne auto w Polsce, japońskie, które było japońskim hot hatchem, które naprawdę zasuwało jeszcze z tym silnikiem V-Tech, ta najmocniejsza wersja, to wtedy robiło niesamowite wrażenie. Tu oczywiście mocno pomodernizowany, ale Seat widać mocniejszy. Dokładnie, Krzysiek Zacharski i jego 1.8 turbo przednio napędowe, a teraz auta, które
posiadają napęd na 4 koła. No mimo tego, że tak nie wyglądają, na pewno... Nie no, A45 to jakby wiadomo, że ma napęd na 4 koła. A45 AMG, jeden z fajniejszych Mercedesów ostatnich lat, bez wątpienia. Tu oczywiście odrobinę podkręcony. O, to nie jest odrobinę. Ponad 420 koni w białym Mercedesie. To naprawdę jest imponująca moc, jeżeli chodzi o seryjny sterownik. Ale Seat w dieslu z napędem na 4 koła. Te samochody nigdy tak nie wychodziły. Dokładnie, to jest wariacja Cezarego Żuchowskiego, który pojechał 11,7. Czarek Żuchowski. No i słuchajcie, respekt. Pojedynek garbusów. Garbusów, które no też są dosyć mocno pomodzone. Przyspieszenie w garbusie w takim początkowym graniczyło w granicach 30 sekund do 100 km na godzinę. Te mają bardzo podobne silniki, około 2 litrów, oczywiście klasyczny chłodzony powietrzem, silnik konstrukcji, no jeszcze przedwojennej, ale zobaczcie jak daje radę. No te silniki wyglądają i są składane jak wielkie klocki Lego. Dobra, jedynka wypadła. Jedynka wypadła na prawym torze, na lewym garb wystrzelił. Dokładnie, mało problemów z trakcją właśnie tych garbusów. A to dlatego, że one po prostu mają rewelacyjny rozkład mas. A teraz pojedynek aut z zewnątrz dość podobnych, ale całkowicie różnorakich, jeżeli chodzi o właścicieli. Na prawym torze wolno ssący Nissan, a na lewym torze turbo doładowany. Krzysiek Jakubowski kontra Andrzej Pogłodziński na naszym torze, na lewym torze. Dokładnie, wolnostak na prawym kontra turbo na lewym. Słuchajcie, tu zobaczymy różnicę, co daje turbo doładowanie w samochodzie. I to doskonale widać. Wolnossący, który wystartował, miał znacznie lepszy start, bo wystartował od samego dołu, dostał od samego dołu mocy. Tamten musiał odrobinkę poczekać, aby się napompować i wyprzedził go zaraz. Dokładnie, i po 200 metrze zaczęło się to, co powinno się dziać w każdym aucie, czyli auto cały czas rwało się do przodu. A teraz konstrukcja, która jest całkowicie autorska. To Evo, VTG. Słuchajcie! Kolejne auto, na które naprawdę warto zwrócić uwagę, zobaczyć w jaki sposób jest zbudowane, bo to Evo to właściwie nie ma nic wspólnego z Mitsubishi. To naprawdę piekielnie szybkie auto. Dlaczego mówię, że nie ma nic wspólnego? Bo pod maską pracuje amerykańska V8, jest na zupełnie innych napędach, na zupełnie innych mostach. Ta karoseria od Evo została, czyli no jeden z największych legend rajdowych. Evo zawsze było znane z tego, że było doskonałym samochodem do modernizacji. Można było z tych 2 litrów wyciągać 400, 500, 600 koni, 700 koni mechanicznych. A tu ile jest tych koni mechanicznych? No myślę, że na pierwsze przejazdy będzie troszeczkę powyżej 800. Ale te 800 koni będzie w całym zakresie obrotów, długie biegi, sprężarka, która dmucha cały czas i po prostu cały czas to Evo pnie się do przodu, cały czas strzela z... Zobaczcie jak się układa przednia opona, jaka... Troszeczkę podskakuje, ale już do przodu. Czas poniżej 10 sekund na pewno. Jedzie jak po sznurku do przodu. 9,1, 250 km. 250 km na godzinę, czas 9,1. Czyli najszybszy samochód w dniu dzisiejszym. Absolut. Jego biały GTR miał 9,7, a tutaj 9,1. Lepsza prędkość na mecie, a na pewno też dużo mniej problemów ze startem. Evo 4x4 i silnik wielki V8 z wielką turbosprężarką. To nie jest ostatnie słowo tego zawodnika, Przemysława Komara. Oczywiście będziemy widzieć kolejne przejazdy Evo. Dla takich samochodów warto tutaj być. A przed nami kolejne auta, które także nie są seryjne. Tutaj ciężko znaleźć jakiekolwiek seryjne auto. Vento Turbo kontra Sirocco. No ale zobacz, Sirocco, lekkie, zobacz, od razu ten samochód dużo łatwiej się napędza.
co to, Vento było, tak? Vento. Vento na lewym pasie, które też szukało cały czas trakcji, bo jak zaczęły nam dmuchać, on gubił tą trakcję, w tym czasie Scirocco po prostu jechało dalej. No z tego co kojarzę, to Scirocco bardzo podobnie wyglądało cenowo w swoich latach do Passata. I to wypasionego Passata, dlatego jest ich tak no mało. No jak jesteśmy przy Passacie, to zobacz, to był ostatni fajny pomysł Volkswagena. Jak z zwykłego, normalnego Passata można było zrobić takie czterodrzwiowe coupé. Passat CC, który był chyba wtedy, który był w salonach 9000 chyba złotych droższy, ale wyglądał już zupełnie inaczej niż klasyczny samochód przedstawiciela handlowego. No właśnie, gdyby nie cena większa niż seryjny Passat CC, no to myślę, że to by było najczęściej spotykane auto wśród handlowców. Niestety te 10 tysięcy różnicy zmieniało całkowicie postrzeganie przez księgowych i mamy po prostu więcej Passatów zwykłych, a ten Passat CC naprawdę jest przepiękny w porównaniu do zwykłego paska. No i reprezentant Szczecinka, słuchajcie, Zbyszek z swoim Fordem Mustangiem, ponad 500-konnym z zapędem na tył, teraz czeka nas krótka rozgrzewka, opon z tyłu, żeby nabrały. Żeby... I teraz uwierzcie mi, że ten samochód miał jeszcze całkiem niedawno 100 koni pod maską. No to był efekt tak naprawdę kastrowania mocy przez koncerny, przez rząd USA. No ale naprzeciw tym chorym normom oczywiście wyszła ekipa VTG, która z takich silników, które były no nieporozumieniem, bo właśnie krzesa niesamowite moce, ponad 700 koni, to jest dla nich chleb powszedni. Teraz troszeczkę inna technika ruszania Zbyszka, troszeczkę z niższych obrotów. Myślę, że będzie rewelacyjna prędkość na końcu. Chociaż czas 11. 219 km na mecie. O, dokładnie. Najlepsza prędkość końcowa, jak do tej pory, Zbyszka Bracha. Długo się napędzał i bardzo dobrze, bo im dłużej jedzie ten samochód, tym szybciej jedzie. Ma po prostu więcej czasu, żeby się rozpędzać. Widzę taktyka nierozgrzewania opon, znaczy nie taktyka omijania kałuży, żeby tych opon nie schłodzić przypadkiem. No tak, i też nie stracić tak dużo przyczepności. Wiadomo, co się dzieje z oponami po deszczu. Czasami nie chcą po prostu łapać asfaltu. A teraz kaktus. No strasznie przysiada to auto przy przepinaniu się w kolejne biegi. Ale on ładnie brzmi na tych wydechach. 11,6 na prawym torze kaktusa i prawie 210 km na godzinę. No dobra, pojedynek dwóch Nissanów. GTR kontra 370. 50, Jezus. 50, tak, dokładnie. 50, oczywiście, na innych błotnikach. No ale GTR dziś jest na pewno jednym z faworytów. Ale zobacz, jak 350 się zakopała względem Nissana Piotra Matyjakowskiego. Nissan, oczywiście ten biały, 9,7, lepszy czas o 0,02 niż w poprzednim przejeździe, chociaż troszeczkę gorsza prędkość na mecie, tylko 240 km na godzinę. Tylko, bo wcześniej pojechał prawie 250. A teraz Polo. Oj, dawno tego samochodu, słuchajcie, nie widziałem, a... Auto jest bardzo fajne. Polo, w których pracowały silniki, ja bym 45-50 koni mechanicznych, 60-70 koni mechanicznych. Te silniki były z przodu. Tu ten silnik został zastąpiony VR6, która położona jest z tyłu, za fotelami. Bardzo, bardzo fajny pomysł na stworzenie tego samochodu, bo dzięki temu, że ten tył jest dociążony, ta trakcja jest zupełnie inna niż w samochodach. To taki sukces chociażby znany z Porsche, prawda? Który zawsze startuje momentalnie. No a teraz całkowicie nowy setup, jeżeli chodzi o opony. Pierwszy przejazd dzisiaj. Dwójka, trójka. Na takich oponach szerokich. Rewelacyjny czas reakcji oczywiście Tomka na prawym torze w tym Polo. 11,0! Ja pamiętam, jak... Ostatnio była dyszka, co? Chłopaki, ostatnio było 10. 10,8. No właśnie, i te 10,8 było na poprzedniej rundzie Pucharu Polski.
No teraz 11-0. Oczywiście troszeczkę będzie podkręcana moc z każdym przejazdem, bo to pierwszy przejazd w dniu dzisiejszym. Na tej mocy masz w nadmiarze chociażby teraz Paweł Grelich na prawym torze. Jego bardzo głośny Golf kontra niepozorny, ale także szybki Seat Ibiza Andrzeja Osowskiego na lewym torze. Turbo Nitro, co chcieć więcej? Paweł Grelich na prawym torze i jego monstrualna moc w Golfie. No tutaj turbo sprężarka, nie ma lekko. Cały czas dostaje kolejne wybuchy w kolektorze. A teraz przed nami auto, które zbiera zawsze najwięcej filmików w sieci, czyli Konrad Zakrzewski. Jego tsunami, bo tak właśnie brzmi ta kalibra. No kalibra, która ma, przypomnę wam, dwa silniki. Jeden silnik z przodu, drugi silnik z tyłu, każdy po 1000 koni mechanicznych. Dobra, mamy małą informację od organizatora. Kolejne 20 minut po Mustangu będziemy mogli oglądać motocyklistów, a teraz przed nami kalibra, która pojechała już. Już kilka razy na naszym torze, ale to jest naprawdę świetny przejazd. 9,2! Będzie bardzo blisko z Przemkiem Komarem, czyli z tym Evo VTG. No naprawdę bardzo, bardzo szybkie samochody. 255 km na godzinę Konrada Zakrzewskiego i najszybszego bimoto w Europie. I może na świecie, dokładnie. Miejmy rozmach, a co? A teraz jeden ze świeższych samochodów w dniu dzisiejszym. Świeższych mówiąc, jeden z najnowszych. Mustang w wersji GT. Oczywiście V8. Oczywiście aluminiowy silnik. 5,4 chyba, albo 5 litrów. Jakoś tak miały te Coyoty, bo tak się nazywają silniki zastosowane w Mustangu. 4 zawory na cylinder. To nie jest takie oczywiste właśnie w Mustangach, bo one wychodziły również z dwoma zaworami. A te silniki w Cadillacach miały też i 3 zawory na cylinder. Tutaj 4 zawory na cylinder. V8. Na pewno nieseryjny wydech. I 12,8 na prawym torze tego Mustanga. A my zapraszamy wszystkich motocyklistów teraz na tor. Motocykliści, to jest 20 minut dla was. I pierwszym motocyklistą będzie nasz 8-letni rodzynek, który startuje w klasie Drag Junior. To jest klasa dla najmłodszych zawodników. Oczywiście zawodnicy są obciążeni obostrzeniami, jeżeli chodzi o wiek. W tym wieku można posiadać tylko i wyłącznie motocykl o takiej pojemności skokowej. Rok temu już ten zawodnik także startował. Osiągał na mecie prędkości powyżej 100 km na godzinę. Teraz może jeździć około 75 km na godzinę. Naprawdę długo się rozpędza do tych 70 kilku kilometrów na godzinę, ale zawodnik walczy. No dobra, 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 ale rok temu ten dzieciak, który miał 7 lat, zasuwał ponad 120 km na godzinę. Więc, wiesz, to już staje się naprawdę emocjonujące, szczególnie kiedy 7-latek siedzi na motocyklu. Ja sobie chcę przypomnieć, co ja robiłem, kiedy miałem 7 lat. No i wydaje mi się, że nawet nie umiałem poprawnie powiedzieć chleb. Na ten 7-latek już na motocyklu
I to pełnoprawne motocyklu. Słuchajcie, ale za chwilę wjeżdżają motocykle bardzo różne, bo motocykle troszkę bardziej seryjne, troszkę mniej seryjne, a motocykle z wydłużonym wahaczem, żeby ta przyczepność była lepsza, żeby rozstaw kół był zupełnie inny, motocykle turbo doładowane, więc wyobraźcie sobie najlepsze, najszybsze motocykle, które no zawsze wzbudzały potężne emocje i teraz dołóżcie do tego na przykład turbo doładowanie plus nitro. No to na pewno jest mieszanka wybuchowa, oczywiście wybuchowa, jeżeli chodzi o cylindry. Tam naprawdę dużo się dzieje w tych silnikach. Duża moc jest rozwijana przez te nieseryjne motocykle, które za chwileczkę zobaczymy. Poczekaj, na ostatniej rundzie ile mieliśmy? 280 km na mecie? 280... chyba dwa... 282 km, słuchajcie, na mecie było podczas ostatniej rundy właśnie na motocyklach. Radaj chyba wtedy tyle pojechał. Więc... na 402,5 metra, 280, prawie 300 km na godzinę, to już naprawdę robi gigantyczne wrażenie. No i oczywiście wspomnijmy o czasie. Do 280 rozpędził się w czasie poniżej 9 sekund. O prędkości, jakie tam panują na tym motocyklu, mogą zwiać niejednego śmiałka. Większość samochodów dziś na rynku ma w granicach 9 sekund do 100 km na godzinę. On ma 9 sekund do 280. No, czy trzeba większego komentarza? Myślę, że nie. Myślę, że kalkulator w głowie każdego zadziałał i po prostu się przegrzał, bo to są po prostu zaprzeczenie praw fizyki wręcz, że te motocykle mogą tak szybko jechać. Mamy kolumnę zawodników, którzy wracają z lepszymi lub gorszymi czasami. Oczywiście wszystkim życzymy jak najlepiej rekordów, które w dniu dzisiejszym mogą padać. Czy najsłynniejsze Seicento w Polsce było czerwone czy wiśniowe? Najsłynniejsze Seicento w Polsce było czerwone czy wiśniowe? Oj, sam się zastanawiam. Myślę, że Paweł Napierała mógłby ci odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie, różne techniki powrotu z mety. Można również w aucie cabrio po prostu rozłożyć sobie dach i delektować się tym pięknym słońcem. Większość zawodników oczywiście z opuszczonymi szybami. Piękna ta Z06, słuchajcie, sylwetka Corvette jest fenomenalna i jakby nie do podrobienia, jeżeli mu się przyjrzycie z każdej strony, ta Z06 na toruńskich numerach, to zobaczycie jakby te płaszczyzny, ten kształt klasycznego sportowego samochodu. Seat Ibiza, czyli ten czteronapędowy diesel, samochód, który nigdy tak nie wychodził, nigdy w ten sposób nie był produkowany. Widzieliście, zostawia za sobą czarną chmurę dymu z rury wydechowej, ale efekt tego jest naprawdę dobry, bo te prędkości i samochody, z którymi się ściga, no mogą się czuć zagrożone. Słuchajcie, rozmawiamy właśnie o tej S-klasie S63 AMG, czyli najnowszym AMG Mercedesa w tej najbardziej topowej wersji. Bez wątpienia to najbardziej luksusowa przejażdżka na tym naszym dzisiaj torze. Samochód, który ma gigantyczny potencjał, bo ma dwie turbiny. Silnik, który osiąga prawie 1000 Nm, więc to mniej więcej tyle, co potężna ciężarówka. Czasami koń mechaniczny nie jest najważniejszy. Czasami moment obrotowy, czyli ten drugi współczynnik, który się podaje. Moment obrotowy, czyli to jest ten moment, w którym czujesz, że ten samochód po prostu ma ochotę i ma siłę jechać, jest niezwykle ważny.
jak na dziś, na razie najszybszy samochód, który jechał. Czas 9.1, Przemysław Komar, który wraca w swoim Mitsubishi Evolution. Dobra, ale chyba jest ponad 1000 koni w nim. Jeśli tak oceniasz na słuch, muszę ci wierzyć. No nie ma większego znawcy, jeżeli chodzi o motoryzacyjną Polskę i motoryzacyjne po prostu wynalazki niż Patryk Nikiciuk. Zobaczymy, słuchajcie, co się będzie działo, kiedy wyjadą kolejne potwory z VTG, bo mamy jeszcze Blachę w swoim Chevroletcie Camaro i mamy Grześka Corvettą? Mamy. Powinien być. Na pewno sam Grzesiek jest. Czy Corvetta jest? Za chwileczkę to sprawdzimy dla was. Więc to będą naprawdę najmocniejsze i najbardziej spektakularne pojedynki, największe prędkości, najlepsze czasy, to będą właśnie te samochody. A teraz za sekundkę czyścimy tor przed wjazdem na motocykli i zaraz będziemy wjeżdżali motocyklami. Oczywiście tutaj mamy małą przerwę ze względu na awarię jednego z zawodników. Ci, którzy są bardziej spostrzegawczy bądź znają właściciela Vento Turbo, no po prostu ten zawodnik, bardziej jego samochód nie wytrzymał takiej mocy i niestety narobił nam troszeczkę bałaganu, więc dajmy troszeczkę czasu ekipie sprzątającej, żeby zneutralizowała olej i wszystko to, co się wylało z samochodu. No, motocykliści będą oczywiście proszeni o chwileczkę cierpliwości, więc możecie się rozsunąć, jeżeli chodzi o wasze kombinezony. Możecie też zdjąć kaski jeszcze na chwilę. Musimy to posprzątać, bo po prostu nie chcemy, żeby ktoś się nam na motocyklu położył w większych prędkościach, bo ten olej jest w okolicach mety, na pewno po 300 metrze, dlatego też go nie widzimy tutaj tak mocno z tej perspektywy startu, a po prostu zawodnicy nam o tym poinformowali nas o tym i będziemy musieli to usunąć, także chwileczkę cierpliwości prosimy o to i zawodników na motocyklach, których żeśmy wzywali, i tych państwa, którzy oglądają, czyli najdroższych dla nas kibiców. Bo oczywiście dla was robimy te zawody, żebyście też mogli zobaczyć najszybsze motocykle w Polsce i najszybsze pojazdy nie tylko z Polski, bo mamy również zagranicznych gości. Ten Skyline, który startuje na wielkich kołach i z wielką turbosprężarką, przyjechał do nas chociażby z Rosji. Mamy bardzo młodego zawodnika ścigającego się na motocyklu, który jest z Holandii. No, Morten Carlsen, chociażby Norwek, także
wielu, wielu zawodników przyjeżdża do Polski się ścigać, bo chociażby tutaj mają też rywalizację i zawodników, którzy mogą obok nich jechać zderzak, zderzak, łeb w łeb. Ja czekam na kolejne informacje. Dobra, prosimy jeszcze Jogiego, czyli głównego organizatora, o podejście w stronę startu. Jak ktoś widzi... O, właśnie, już idzie Jogi. Oporywamy jeszcze na chwilę Jogiego. Cała ekipa potrzebna jest nam do zneutralizowania tego oleju. Ja mam nadzieję, że za dużo nie powiedziałem, ale myślę, że motocykliści się cieszą z tego faktu, że jest jakakolwiek informacja. Bo chcemy oczywiście zawody przeprowadzać w jak najbezpiecznych, najbezpieczniejszych warunkach. I to jest też ważna dla nich informacja, bo oni ścigają się tylko i wyłącznie jadąc na dwóch kołach, a nie na czterech, więc możliwość poślizgu jest dużo większa, jeżeli chodzi o motocyklistów. No i mamy oczywiście lawetę, która poleciała po Vento. Będziemy ściągać właśnie tego Volkswagena, który skończył się na naszym torze. A mam nadzieję, sprawnie wszystko to będzie przebiegało. Już widzę ekipę sprzątającą, która robi coś przy kałuży oleju.